Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Gościem dzisiejszego wydania jest pan Bartłomiej Misiewicz. Witam pana bardzo serdecznie. Szef Sztabu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, okręg numer 10, a jednocześnie kandydat do Sejmu z ramienia tejże partii, okręg również numer 10. Okręg ten obejmuje 7 powiatów, ale w tym również nasz powiat, powiat tomaszowski, na terenie którego się znajdujemy. Panie Bartłomieju, Bóg, honor, ojczyzna. Taki drogowskaz postawił sobie pan na życie, również na życie polityczne. Ja zatrzymam się przy tym drugim słowie, słowie honor. Czy można powiedzieć o polityku, że jest człowiekiem honoru? Dlaczego mówię i dlaczego pytam? Bo często słyszymy, zwłaszcza przed wyborami, z ust polityków słowa pełne frazesów. To gdzie kończy się frazes, a gdzie zaczyna deklaracja? Nie obietnica, ale właśnie deklaracja. Panie redaktor, szanowni państwo, przede wszystkim tą dewizę Bóg, honor, ojczyzna zaszczepili we mnie moi dziadkowie i moi rodzice. I to na przykład spowodowało, że przez 13 lat byłem ministrantem i lektorem, a nawet zdarzyło mi się być blisko kilkukrotnie prymasa Glempa, świętej pamięci, już dzisiaj. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, ja osobiście uważam się za człowieka honoru. To przede wszystkim, jeżeli chodzi o realizację tych zapowiedzi czy obietnic, staram się nie składać obietnic bez pokrycia. Zresztą no, moim mentorem politycznym jest minister Antoni Macierewicz, z którym mam zaszczyt już pracować ponad 8 lat. Dość blisko współpracujemy, tego pewnie funkcję, czy szefa biura zespołu parlamentarnego ds. Katastrofy Smoleńskiej, czy do spraw skutków likwidacji wojskowych służb informacyjnych. I właśnie może przy katastrofie smoleńskiej. Mówi pan, że składa pan deklaracje. Które deklaracje nabrały już realnego kształtu, urzeczywistniły się? Dokładnie tak. Znaczy, pierwszą taką poważną, możemy powiedzieć, w moim życiu, bo to tak samo też się wiązało chociażby ze wstąpieniem do Prawa i Sprawiedliwości, z takim większym zaangażowaniem się w życie publiczne w Polsce, no to właśnie był 10 kwietnia 2010 roku. I to postanowienie, że to nie chodzi o to, że my chcemy jakiejś wojny, bo to się nam zarzuca, ale jednak tak jak powinniśmy znać prawdę o Katyniu, tak jak powinniśmy znać prawdę i na szczęście tą akurat znamy o powstaniu warszawskim, o innych wydarzeniach, czy o 17 września, którego rocznicę wczoraj obchodziliśmy, tak też powinniśmy poznać prawdę o katastrofie smoleńskiej, jaka by ona nie była, dlatego że jesteśmy dużym, dumnym narodem, rzeczywiście geopolitycznie nie najlepiej ułożonym pomiędzy Rosją a Niemcami, ale właśnie dlatego powinniśmy tą prawdę znać. Powinniśmy znać prawdę po to, żeby to determinowało nasze działania także międzynarodowe, ukierunkowywało nas. No oczywiście na zachód, na rozwój. Mhm. Prawo i Sprawiedliwość szło i idzie do wyborów z hasłem słuchać ludzi, służyć ludziom. Jak bardzo wsłuchuje się pan w głos ludzi, dlatego że te zbliżające się wybory, ale i każde wybory są sprawdzianem na to, jakimi jesteśmy słuchaczami i jak realizujemy to, co obiecujemy, to, czym chcemy się zająć. Czy poznał pan problemy mieszkańców tego miasta, tego powiatu? Już odpowiadam. To hasło było hasłem bardzo dobrym. Dzisiejszym hasłem Prawa i Sprawiedliwości na tą kampanię jest praca, nie obietnice. My jako ludzie Prawa i Sprawiedliwości chcemy nawiązywać bezpośredni kontakt z mieszkańcami. My się tego nie boimy. My się nie boimy rozmawiać z Polakami, rozmawiać o Polsce, o ich problemach. My musimy wiedzieć, jak mamy Polakom pomagać, bo rząd nie ma być od tego, żeby wydawać polecenia, żeby zastraszać społeczeństwo i okłamywać, bo z tym mamy dzisiaj do czynienia, a przy okazji tuszować wszystkie swoje afery. Rząd ma być po to, żeby Polaków wspierać, żeby wspierać rolników. Na przykład tak jak teraz mamy problem, poważny problem z suszą. Ja ostatnio uczestniczyłem w dożynkach gminnych Woli Szysztoporskiej, gdzie przewodniczący Rady Sejmiku Województwa Łódzkiego mówił o tym, że jest z samej Woli Szysztoporskiej 159 wniosków złożonych o suszę. No niestety póki co rząd je odrzucił, ale on łaskawie raz jeszcze panią premier Kopacz o to poprosi. Które problemy powiatu wydawiają się najbardziej naglące teraz? Tych problemów jest wiele. Znaczy, to są rozwiązania z jednej strony rządowe. Znaczy, na pewno tutaj. Tak się złożyło, że ja na liście Prawa i Sprawiedliwości jestem najmłodszym kandydatem. A więc może skupię się na tych problemach dotyczących młodych osób. Tutaj, tak samo w powiecie tomaszowskim, tak samo w powiecie piotrkowskim, gdzie mam zaszczyt być pełnomocnikiem powiatowym Prawa i Sprawiedliwości, mamy ogromny problem z migracją, emigracją młodych ludzi. Po prostu te miasta za moment zaczną
umierać naturalnie, że tak powiem, dlatego że ci ludzie uciekają. Uciekają za pracą, uciekają za perspektywami. Dzisiaj nie ma żadnego wsparcia dla młodego człowieka, który chciałby założyć rodzinę, chciałby zamieszkać w swoim rodzinnym mieście, tutaj na przykład otworzyć własną firmę. Niech to będzie firma, którą będzie prowadził z żoną, a potem będzie mu przepisać na dzieci. Od samego początku, od momentu zakupu mieszkania, poprzez otwarcie tej firmy, a potem wysłanie dziecka, no jak teraz już wiemy, nawet 6-latka do szkoły, bo tak nam dzisiaj rząd stworzył, już nie mówiąc o wysokości wieku emerytalnego, są ogromne problemy. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość ma pomysł. Ma pomysł taki, żeby dla młodych małżeństw były dofinansowania przy zakupie mieszkań z budżetu państwa. Mamy pomysł, który jest tak samo... wiemy, czym obwarowane będzie taka właśnie oferta? Znaczy, to na pewno będzie się tyczyło przede wszystkim młodych ludzi, którzy są w trudnej sytuacji finansowej, ale mają tą determinację na przykład do znalezienia pracy, bądź jakąś już pracę mają. Jak wykazać mają. Taką determinację? Znaczy, no, bo zdeterminowany jest każdy poszukujący. No to może odpowiem na przykładzie Tomaszowa Mazowieckiego, w którym na dzień dzisiejszy, już to wiemy, mamy dość poważny problem z plagą po prostu alkoholizmu wśród młodzieży. To jest problem poważny. Z tego, to oczywiście jest patologia, która tworzy się z czegoś. To nie jest tak, że po prostu jest łatwy dostęp, chociaż oczywiście też za łatwy dostęp do alkoholu dla młodych ludzi. Ale zazwyczaj takie patologie, to podobnie jak rozboje, kradzieże, tworzą się właśnie z tego, że ludzie nie są szczęśliwi, że mają tak wiele problemów, które nie są rozwiązywane, bo często po prostu człowiek sam siebie nie jest w stanie tych problemów rozwiązać. Jeszcze na chwilę odpowiadając, chciałbym wrócić na Pani poprzednie pytanie. Drugim takim pomysłem jest to, co ogłosiła pani prezes Beata Szydło. 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. Proszę państwa, dzisiaj mamy problem tego, że rząd chce nam zrzucić nie wiadomo jak wielką liczbę imigrantów do Polski. W Kazachstanie czeka 2,5 tysiąca Polaków na powrót do Polski. I nie można tego załatwić. Dzisiaj mamy ten problem, że społeczeństwo tutaj, w okręgu piotrkowskim, ale także w całym województwie łódzkim, to jest ten region, który najbardziej rokrocznie się wyludnia. Statystyki są po prostu zatrważające. My musimy natychmiast coś z tym zrobić. To nie jest tylko kwestia mieszkań, czy tego, żeby, prawda, dofinansować młode rodziny, żeby chcieli posiadać potomstwo. Tutaj także powinien jak najszybciej powstać przemysł państwowy. Prawo i Sprawiedliwość ma ten pomysł. Ja sam na pewno, jeżeli zostanę wybrany posłem, to będę o to zabiegał. W województwie łódzkim powinno zostać wybudowane duże międzynarodowe lotnisko, jako tutaj, w centrum Polski i nie pod Łodzią. Uważam, że powinno ono, zresztą wiem, że wszyscy kandydaci z naszej listy w okręgu 10 zabiegają o to, żeby to jednak było w Babsku. To by nam wzmocniło tutaj turystykę, wzmocniłoby nam infrastrukturę. Na pewno by się silnie rozwinęła zarówno sieć kolei, jak i wreszcie, mam nadzieję, tych dróg, chociaż już i tak tutaj nie jest najgorzej. No i oczywiście gastronomia, hotelarstwo, no wszystkie te rzeczy, tym bardziej, że tutaj jest co pokazać. Jaki jest Pana pomysł na Tomaszów? Miasto, w którym kwitnie handel, ale sklepów wielkopowierzchniowych, w którym kuleje jednak dofinansowanie tego sektora małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie ludzie migrują. Pani redaktor, również wyjeżdżają za granicę. Ja uważam, że to nie jest tak, że kuleje, tylko się po prostu ten sektor małych przedsiębiorstw, rzemieślniczy, po prostu kupców, po prostu się dobija, a nie on kuleje. Na pewno ten ogólny, nazwijmy to ogólnopolski program Prawa i Sprawiedliwości zakłada opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych. Wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim został otworzony kolejny Lidl. Wiem, że przy szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim kolejny dyskont jest budowany. W tym momencie tych drobnych przedsiębiorców, tych kupców, no po prostu się zabija. Ja jestem przekonany, że jeżeli wprowadzimy ogólnopolski podatek, to na pewno ograniczy powstawanie tych sieci. My powinniśmy tutaj nastawiać się na mieszkańców, którzy chcą sami dla siebie prowadzić działalność. Jeżeli pani na osiedlu chce prowadzić, powiedzmy przy ulicy Chopina, chce prowadzić sklepik 24 godziny na dobę, a pani obok chce prowadzić aptekę 24 godziny na dobę, to trzeba im to umożliwiać, a nie budować dyskonty, których zatrudnienie ma mało osób, za pensje śmieciowe, bo tak na umowach śmieciowych, i za pensje śmieszne po prostu, bo tak to wygląda. Tylko trzeba ich wspierać, więc na pewno pod tym względem to jest bardzo ważne. No i szerokie programy aktywizacji młodzieży, wsparcia młodzieży, rozwoju młodzieży. Ja myślę, że to jest to, co powinno tutaj mieć miejsce.
Na konwencjach słyszymy programy poszczególnych partii, ale po konwencjach słyszymy również głosy ekspertów, którzy twierdzą, że te programy konsultowane są chyba z futurystami, bajkopisarzami, które postulaty mają szansę być urzeczywistnione. Panie redaktor, no o tych dla mnie najważniejszych, tak bym powiedział, jako przedstawiciela tego młodego pokolenia na liście Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu w okręgu 10, te najważniejsze postulaty już przedstawiłem. Natomiast jeżeli chodzi o komentatorów, no to oczywiście jest tak, że przede wszystkim zasypują nas komentarze tych mainstreamowych mediów, które jak zwykle są niekorzystne w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, a do pomysłów Platformy jak najbardziej. No bo likwidacja na przykład ZUS-u czy NFZ-u to jest świetny pomysł. Szkoda tylko, że jest robiony pod publiczkę tak samo jak referendum Bronisława Komorowskiego, które po prostu z wynikiem śmiesznym pokazało, jak realny i jak potrzebny był to pomysł, poza tym, że wydaliśmy 100 milionów złotych jako państwo na organizację tego referendum. Chcę przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną i to po dzień dzisiejszy partią w Polsce, która swój program ma spisany, oparty na wyliczeniach, oparty na liczbach, oparty właśnie na tych rozmowach z Polakami. To jest to, co mówił prezydent Andrzej Duda. Bardzo wiele dało mu w trakcie kampanii i dzisiaj jako prezydentowi daje mu na każdy dzień to, że objechał każdy zakątek kraju, że spotkał się z Polakami, że z nimi porozmawiał. Dzisiaj wie, czego Polacy oczekują, w którą stronę ma iść ta polityka. Dlatego Tak jak mówię, no program Prawa i Sprawiedliwości jest programem jedynej partii. Jest spisany, jest oparty na liczbach, oparty na tych rozmowach, oparty na tych problemach, na tych rozwiązaniach. I uważam, że jest programem jak najbardziej realnym. A na pewno jest tym programem, którego dzisiaj, po 8 latach rządów Platformy i PSL-u, Polska po prostu potrzebuje. Czy jest pan społecznikiem? Tak, jestem. Jak o programach mowa. Jak pani redaktor pozwoli. Tego programu właśnie rozwoju, ale także gwarancji bezpieczeństwa. Nie tylko tutaj, także jako państwa w tych dzisiaj niepewnych czasach. Co to znaczy, że jest pan społecznikiem, bo przytaknął pan? Tak, jestem społecznikiem. Ja swoją działalność polityczną rozpoczynałem 8 lat temu. Właśnie, może być 9 lat temu. To zaczynałem od właśnie działalności w strukturach młodzieżowych i niepartyjnych, różnych stowarzyszeniowych, na rzecz właśnie aktywizacji młodych ludzi. Organizowaliśmy, nie wiem, kursy tańca dla osób niepełnosprawnych, turnieje szachowe, nawet chcieliśmy budować skatepark. Dzisiaj w ramach swoich społecznych działań poznaję, ponieważ ja od tych 8 lat zajmuję się wyłącznie działalnością parlamentarną, znaczy tutaj rzeczywiście jestem biegły. Zawsze miałem ten problem, po prostu nie uczestniczyłem w tych pracach samorządu. Teraz obecnie mam taką możliwość i poznaję to, jak funkcjonuje samorząd. I muszę naprawdę powiedzieć szapoba dla wszystkich samorządowców, tych wszystkich aktywistów, bo jest to naprawdę bardzo ciężka praca. I nie wiem, czy ja, gdybym miał iść do samorządu, czy bym po prostu temu podołał, tej odpowiedzialności także. Bo to na każdym kroku to są właśnie... każdym szczeblu mniejszej czy większej polityki jest odpowiedzialność, tak, bo to jest mandat społeczny. Zgadzam się, tylko zupełnie inaczej prowadzi się politykę w samorządzie, gdzie jest się bezpośrednio odpowiedzialnym, znaczy bezpośrednio odpowiedzialnym za swoje decyzje, które ludzie widzą, bo one są namacalne. Można powiedzieć, że to jest wręcz władza wykonawcza. A inną odpowiedzialnością jest władza ustawodawcza. Zupełnie, no, zgadzam się, że bardzo poważną, bo to jest chociażby ustanawianie taryfikatorów mandatów, prawda, za przekroczenie prędkości. Na przykład, tych rzeczy jest mnóstwo, czy ja nigdy nie zapomnę, to na mnie zrobiło ogromne wrażenie. Unia Europejska nakłada na nas non-stop jakieś nowelizacje do poszczególnych ustaw. Ogromne wrażenie na mnie zrobiło to, jak Sejm przez godzinę kolejne podpunkty do ustawy głosował dotyczące kolczykowania trzody chlewnej na przykład. Więc tego typu, to jest zupełnie inna odpowiedzialność. Tak? Na tym się, robię to od 8 lat, na tym się znam już po prostu, może gdzieś wrosłem w to, a zupełnie czym innym jest samorząd. Zapytałam o tę społeczną działalność, bo wiem, że pełni również pan funkcję doradcy do spraw politycznych, właśnie społecznego doradcy, z tym naciskiem na to słowo, do spraw politycznych pani prezydent Radomska. Czego nauczyła pana ta funkcja? Nauczyła mnie właśnie tego, jak ciężką, odpowiedzialną pracą i nie mniej czasochłonną niż praca parlamentarzysty czy człowieka, który przy parlamencie pracuje, jest właśnie działalność w samorządzie. Ja też nie ukrywam, że dzisiaj, jak na przykład wjeżdżam do Tomaszowa Mazowieckiego czy do Piotrkowa Trybunalskiego, mogę porównywać rozwój tych miast na podstawie Radomska. Ja dzisiaj wiem, jak wygląda w Radomsku sprawa rewitalizacji. Ja dzisiaj wiem, jak fantastycznie funkcjonuje w Radomsku strefa ekonomiczna, a na przykład w Piotrkowie Trybunalskim
ona funkcjonuje tak sobie. W przypadku Tomaszowa nie jest najgorzej, ale na pewno wsparcie ze strony województwa czy rządu powinno być nakierowane na to, żeby tę strefę ekonomiczną w Tomaszowie rozbudować, rozwinąć. Tutaj jest ten potencjał, jest ta możliwość. Tomaszów jest świetnie usytuowany. Jakie wsparcie możemy oczekiwać od pana, gdyby te wybory były pomyślnym wynikiem zakończone? No, dla pana oczywiście. Oczywiście, oczywiście właśnie tych zabiegów, o których mówiłem wcześniej, o których mówię teraz. Tutaj pierwszą podstawową rzeczą jest właśnie rozbudowanie tej strefy ekonomicznej. Tutaj te miasta okręgu 10 naprawdę nie są w najgorszej sytuacji. Znaczy świetnie jest ta droga katowicka teraz przebudowana. Do tej pory lokalizacja nie została wykorzystana należycie. Natomiast nie stoi nic na przeszkodzie, żeby to zrobić. Właśnie przy pomyśle budowy lotniska w okolicach Babska Międzynarodowego, tutaj rozbudowanie strefy ekonomicznej na tej trasie do Częstochowy, do Katowic, do Wrocławia, wydaje mi się, że powinno być jednym z pierwszych pomysłów, który powinien być realizowany. Naprawdę ta sytuacja tutaj jest dużo lepsza niż na przykład ma miasto wojewódzkie, czyli Łódź. Tam to w ogóle jest, powiem szczerze, drama. Znaczy, tam nawet żadnego przemysłu nie ma. Tam wyłącznie funkcjonuje ptak, który, prawda, porobił różne ciemne interesy i tyle. Natomiast tutaj właśnie ta kwestia jest ważna, ale to też dużo zależy od osób, które no właśnie zarządzają tym samorządem. No, ja na przykład mogę powiedzieć, że widzę przy prezydent Milczanowskiej, jak ściąga do Radomska czy przedstawicieli firm chińskich, amerykańskich, którzy chcieliby zainwestować w ten region, którzy chcieliby dać pracę. I dzisiaj na przykład w Radomsku jest chociaż jest mniejszym miastem, jest nieporównywalnie mniejsze bezrobocie niż w Piotrkowie Trybunalskim. No, na szczęście w Tomaszowie jest ono na razie na poziomie 10%, chociaż wciąż pamiętajmy, że są to dane oficjalne. Nie posiadamy tych danych o ukrytym bezrobociu, ale ja jestem przekonany, że przy rozbudowie strefy ekonomicznej i zainwestowaniu kolejnych przedsiębiorców po prostu w miejsca pracy już spowoduje, że to bezrobocie dużo bardziej będzie się... Czy potencjalni wyborcy naszego powiatu będą mieli okazję spotkać się z panem face to face, zadać pytania? Czy i drugie pytanie, kiedy? Czy takie spotkanie jest planowane? Tak, oczywiście. Znaczy, chcę być w każdej gminie w powiecie tomaszowskim. Już te spotkania są powoli planowane. Na pewno tak samo będę w Tomaszowie Mazowieckim, ale na pewno wyjdę tak samo na rynek i wyjdę na targi, bo to tam można spotkać tych prawdziwych tomaszowian, którzy powiedzą prawdę w oczy, powiedzą, co ich boli, powiedzą, na czym polegają problemy. I bardzo często ci ludzie mają gotowe rozwiązania, z których nikt nie chce skorzystać. Ja chcę ich wysłuchać, ja chcę wiedzieć, jaki mają pomysł i na pewno z niego skorzystam. Jakiej prawdy się pan spodziewa? Spodziewam się jedynej prawdy, znaczy prawdy tej właściwej, no nie ma innej, prawda jest tylko jedna. Spodziewam się po prostu szczerości. Spodziewam się tego, że mieszkańcy będą chcieli otwarcie rozmawiać o tym, co ich boli, nawet jeżeli nie będą mieli rozwiązań, bo to tak w gruncie rzeczy to my mamy mieć te rozwiązania. My mamy spowodować, że Polacy będą dumni z tego, że są Polakami i będą chcieli żyć w Polsce, że nie będą nastawieni właśnie na ten kosmopolityzm, który funduje nam Platforma i PSL z ciągłymi problemami. Zapytam banalnie na koniec, dlaczego zaufać, dlaczego powierzyć panu właśnie mandat obywatelski? Spodziewałem się tak trudnego pytania i oczywiście nie przygotowałem sobie żadnej sensownej odpowiedzi. Powiem szczerze, lista Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 10 jest naprawdę silną listą. Znaczy, myślę, że pierwszy raz jest to tak silna lista. Dzisiaj po 8 latach rządy Platformy i PSL-u widzimy Polskę, która jest po prostu w stanie tragicznym. Znaczy, pakiety pomocowe i rozwojowe są do wprowadzenia natychmiast. Mamy do czynienia z wojną służb. Można przypomnieć chociażby nagrywanie najważniejszych polityków w Polsce. I to jeszcze na styku z biznesem. To wszystko są bardzo, bardzo poważne sprawy. Ja osobiście zajmuję się tą działalnością parlamentarną, tak jak mówiłem, od 8 lat. Myślę, że mam na koncie parę sukcesów. Myślę, że też moje doświadczenie nie jest takie byle jak. Mówi pan parę sukcesów, nie słowa, a czyny. Jakie to były sukcesy? Nie słowa, a czyny. Takim sukcesem jest chociażby, ja to tak traktuję, sprawa wyjaśniania konkretnych przyczyn katastrofy smoleńskiej. Takim sukcesem jest to, że w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie on zaszedł być pełnomocnikiem powiatowym, z 3 radnych w mieście teraz wyborcy wybrali 6 osób. Pomimo próby kupowania tych radnych, oni zostali lojalnie wobec Prawa i Sprawiedliwości, realizują program partii, są w opozycji, ale robią swoje, są zauważalni. Takim sukcesem, tak to na przykład traktuję, jest sprawa
tego, co zrobiliśmy z posłem Kownackim, informacji, jak wyglądał ten proceder przestępczy, gangsterski, skoku Wołomin, okłamywania, oszukiwania Polaków i niestety ich okradzenia. Mówimy o wyprowadzeniu 3 miliardów złotych. Takim sukcesem jest to, że gdy biorę udział w programie dotyczącym firm outsourcingowych, gdzie zostali okradzeni przedsiębiorcy i pracownicy na kwotę ponad 60 milionów złotych, a państwo nie jest w stanie nic z tym zrobić, ci ludzie gratulują mi za to, że ja wychodzę i nie boję się o tym mówić. Ja to dzisiaj traktuję jako swój w jakimś sensie sukces, bo niewiele osób ma na tyle odwagę, żeby podejmować te trudne sprawy. Ja tą odwagę mam i jestem przekonany, że mi się to nie zmieni. I zawsze będę stał po stronie obywateli. Niezależnie, czy to będzie Tomaszów, czy to będzie Piotrków, Łódź, Poznań, czy jakiekolwiek inne miejsce, zawsze będę stał po stronie Polski i Polaków. Dziękuję i tu stawiamy kropkę. Dziękuję również Państwu za uwagę. Gościem dzisiejszego wydania, przypomnę raz jeszcze, był pan Bartłomiej Misiewicz, kandydat Prawa i Sprawiedliwości okręgu nr 10, również naszego powiatu Tomaszowskiego.